Szokujące słowa Donalda Trumpa, który grozi Iranowi atakiem na 52 cele w Iranie. No właśnie, czy wkrótce dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej? Dzisiaj na temat szokujących słów Trumpa, e, sytuacji, która ma miejsce na bliskim wschodzie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, przedstawiałem przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczące wybuchu trzeciej wojny światowej, dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ta, ta sytuacja praktycznie cały czas się zmienia. Dzisiaj kolejny, można powiedzieć, raport z frontu. Będę się opierał dzisiaj w tym tak naprawdę filmie wideo na artykule, który się pojawił na Wirtualnej Polsce. Zresztą zostawię Wam linka do tego artykułu w opisie tego filmu. Jest to artykuł autorstwa Patryka Osowskiego. Donald Trump grozi Iranowi atakiem na 52 cele Niemcy nie wycofują wojsk, tak? No właśnie, czy rzeczywiście dojdzie do wybuchu Trzeciej wojny światowej, czy dojdzie do konfliktu zbrojnego, no to zobaczymy. I teraz tak, Donald Trump napisał na swoim Twitterze w ten sposób cytuję: jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 cele w tym w, w tym w Iranie i w niektóre ważne dla irańskiego kultury miejsca, tak, i w niektóre ważne dla irańskiego kultury miejsca, tak, czyli to nie tylko będą uderzenia strategiczne z punktu widzenia Trumpa, ale też uderzenie tak naprawdę w kulturę irańską. No nieprawdopodobne słowa tutaj Donalda Trumpa, a skąd tak naprawdę pojawia się ta liczba 52, tak, a na przykład nie czemu-czemu nie 38 uderzeń, albo 60 uderzeń? To jest związane tak naprawdę z tym, że w 1979 roku Iran wziął do niewoli jako zakładników 52 Amerykanów, tak, 52 Amerykanów, i jest to symboliczne, tak naprawdę symboliczna cyfra. No muszę powiedzieć, że w Polsce jest takie stare powiedzenie, tak, nie strasz, nie strasz, bo się, no właśnie. Możecie napisać w komentarzu, bo się właśnie co, co się stanie. Natomiast Donald Trump troszeczkę tak jakby grozi palcem cały czas jakby w tej pozycji dominującej. Tu są, tu dochodzą tak naprawdę kwestie charakterologiczne właśnie związane z Donaldem Trumpem, tak żeby on jest milionerem, miliarderem, tak jakby biznesowe. Natomiast trzeba uważać, tak, no bo to może się skończyć też katastrofalnie dla jego społeczeństwa, tak dla Amerykanów. To nie jest tak, że Iran jest bezbronny całkowicie. Także no tu są takie uczutne tak naprawdę zapowiedzi ze strony Trumpa, Trumpa, e, zobaczycie, my wam pokażemy, i tak dalej. No ale ja rozumiem, że, tra, że Stany Zjednoczone to jest wielka potęga, tak? Ale to, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nie są do ruszenia, albo że tutaj ludzie nie zginą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdyby na przykład Iran odpowiedział. To nie musi być atak ze strony Iranu, to może być na przykład atak ze strony innego państwa zaprzyjaźnionego z Iranem, tak? A być może Iran ma jakiś tutaj, tak, plan na wypadek, właśnie ataku na, przez Stany Zjednoczone, i będzie odpowiedź w Stanach Zjednoczonych, na przykład zamachy terrorystyczne i tak dalej. No, ciężko tutaj powiedzieć, tak. Natomiast rzeczywiście w ten sposób tutaj powiedział Trump. Trump też mówi w ten sposób, na, na Twitterze pi, napisał w ten sposób: Stany Zjednoczone, właśnie wydały 2 biliony, biliony dolarów na sprzęt wojskowy. Jesteśmy najwięksi i zdecydowanie najlepsi na świecie. Koniec to tak powiedział właśnie tutaj Donald Trump. Jesteśmy najwięksi i najlepsi na świecie. Zdecydowanie naj... najwięksi i zdecydowanie najlepsi na świecie. No to jakby w kontekście dzisiaj użycia bomby atomowej, no nie przechwalałbym się, kto jest największy, najsilniejszy. Niewątpliwie Stany Zjednoczone to jest potęga, to jest mocarstwo. Natomiast to, czy oni są najwięksi, czy na, najlepsi na świecie, mogą być największymi na świecie, tak. Jeżeli tutaj przyjmują sobie taką, takie nazewnictwo, tak. Przecież mogą być tutaj Rosja, też może być potężna, Chiny. Natomiast, czy co najlepsi, to dopiero pokaże historia. To dopiero praktycznie pokaże historia. Także rzeczywiście tutaj Donald Trump cały czas grozi palcem. Tutaj takie licytowanie się też na pieniądze, tak, ile Stany Zjednoczone wydały praktycznie na sprzęt wojskowy, to jest bez sensu, tak, bo my nie znamy oficjalnych danych, jeśli chodzi o Iran, a być może Iran wydał 10 razy więcej tych pieniędzy, tak. Więc w ten sposób tak wygląda cała ta, ta sytuacja, jeśli chodzi właśnie o tutaj Iran i Stany Zjednoczone. Kolejna wypowiedź, to jest Mike Pompeo, a więc sekretarz stanu USA. On powiedział w ten sposób: tak, w rozmowie z telewizją Fox News. Cytuję, szczerze mówiąc, Europejczycy nie byli tak pomocni jak chciałby, chciałbym, by byli. Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy, wszyscy muszą zrozumieć, że to co zrobiliśmy, co zrobili Amerykanie, pozwoliło uratować ludzkie istnienia też w Europie. Koniec cytatu. Tak właśnie powiedział Mike Pompeo. No, powiem to tak, na dwoje babka wróżyła, tak, bo gdy dojdzie do wojny na Bliskim Wschodzie, to trzeba się liczyć z tym, że ogromna liczba ludzi, miliony ludzi, będą uciekać faktycznie z tamtego Bliskiego Wschodu, gdzie ucieka do Europy, tak, więc to może wpłynąć na sytuację, która będzie mieć miejsce w Europie. Oni mogą zdestabilizować sytuację w Europie poprzez bunty, pacyfikacje, rewolucje i tak dalej, poprzez antyspołeczne nastroje, tak, no skoro zostaną zmuszeni do opuszczenia swego kraju, będą zmuszeni do tułaczki, to później może dojść do buntów. Nie mówię, że tak będzie w przypadku wszystkich, tak, ale na pewno będą takie tutaj działania tak, rewolucyjne ze strony części, tak, nie jestem też przeciwnikiem w żaden sposób uchodźców, no ale taka jest naturalna kolej rzeczy, no wyobraźcie sobie, gdyby na przykład do Polski przyjechało, nie wiem, 10 milionów uchodźców, tak, no, fajnie, tak, ale to na pewno wpłynie na funkcjonowanie państwa polskiego, także tutaj to nie jest tak, że jakby, bo sekretarz Stanów Zjednoczonych jakby oczekuje większego wsparcia ze strony Europejczyków, tak, no ale Europejczycy są mali, mali są w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Francja z mała Niemcy, czy na przykład Tutaj do Iranu, to jest potężny konflikt, tak? to jest konflikt, który może po prostu dotknąć wiele milionów ludzi. No i teraz tak, jeśli chodzi właśnie o sytuację na Bliskim Wschodzie. No to wiemy o tym, że Stany Zjednoczone tak naprawdę popierają tutaj Izrael, jest to konflikt między Iranem a Izraelem, chociaż na przykład Jasnowiec Jackowski mówi, że tam w ten konflikt będą zaangażowane też inne państwa, Arabia Saudyjska, Liban, tak, że jakieś państwo odwróci się, które jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, odwróci się praktycznie od Stanów Zjednoczonych. No i teraz tutaj co mówi, co na temat właśnie tego konfliktu mówi minister spraw zagranicznych tutaj Niemiec, tak? Wypowiedział się w, w ten sposób. Wszyscy muszą mieć świadomość, że każda prowokacja może prowadzić do niekontrolowanej spirali przemocy z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla całego regionu, a także Europy. Tak właśnie tutaj powiedział minister spraw zagranicznych, jeśli chodzi o właśnie Niemcy. Natomiast hmm, zobaczmy sobie tutaj jeszcze na, na podstawie tego artykułu. Zacytuję Wam e, tutaj najważniejsze informacje. No właśnie, e, tutaj wojska amerykańskie zostały przegrupowane. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, trafiły do Kuwejtu. I tam do Kuwejtu e, praktycznie doda trafiło dodatkowo 3,5 tysiąca żołnierzy. Zresztą ja to mówiłem w jednym z filmików, że e, wysłanie w ogóle e, myśliwca, tak, czy wysłanie myśliwców w tamten rejon, wysłanie lotniskowca w tamten rejon, nie jest przypadkowe. I to była praktycznie zapowiedź już e, konfliktu. Zbrojnego, tak? Bodajże Trump wysłał ten lotniskowiec już w, we wrześniu-październiku tamtego roku. Także tak to właśnie tutaj wygląda. I teraz, i tak, Agencja Informacyjna AP, co mówię na temat właśnie tutaj wojsk amerykańskich w Kuwejcie. Setki amerykańskich żołnierzy z Północnej Karoliny jest już w drodze do Kuwejtu. Tak właśnie tak przekazała Agencja Informacyjna AP. Trafiło tam już ponad 700 spadochroniarzy, tak? Trafiło tam już ponad 700 spadochroniarzy. Czyli ta sytuacja cały czas praktycznie jest zaogniona, cały czas jest niebezpieczna, może dojść do. Konfliktu. Tak? Tutaj wojska polskie też mogą być zaangażowane praktycznie w ten konflikt, no bo trzeba pamiętać, że tutaj no, na podstawie NATO, tak, Polacy, polskie wojska będą wspierać tak naprawdę Stany Zjednoczone. Zwłaszcza, że Andrzej Duda wspiera, tak, wspiera Donalda Trumpa w jego działaniach. Wojska amerykańskie, amerykańskie stacjonują w Polsce, więc no to może być tak naprawdę coś za coś, tak. Wojska amerykańskie wspierają Polskę w Polsce, a może się okazać, że tutaj wojska amerykańskie będą chciały oczekiwały też pomocy, tak, żeby właśnie Polacy spali Amerykanów w tych działaniach na Bliskim Wschodzie. Nie mówię, że muszą mieć na pierwszy ogień, tak, ale na przykład wojska logistyczne, medycyna i tak dalej, nie mogą tutaj oni rzeczywiście wspierać no bardzo niebezpieczna sprawa. Donald Trump już no, publicznie grozi praktycznie palcem grozi tak atakiem na 52 cele. To może być straszna wojna, tak, gdzie ucierpi mnóstwo ludzi. Trzeba też pamiętać, że no, tutaj może dojść do użycia bomby atomowej, tak? Stany Zjednoczone będą chciały, przeprowadzać naloty, tak? Będą myśleli, że to będzie tak w Iraku, a tu się okaże, że na przykład Iran odpowie użyciem bomby atomowej i to jest nieprawdopodobna sytuacja, nieprawdopodobna wizja. No, troszeczkę zbyt bunczutny jest tutaj Donald Trump, tak? Rzeczywiście, jakby pokazuje taką siłę, ale on najwięcej może stracić, najbardziej może być stratny, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o ten konflikt, no bo rzeczywiście bierze ten parasol ochronny, jeśli chodzi o Izrael. Natomiast trzeba pamiętać, no, że Izrael, nie, że jeśli, jeśli chodzi o Iran, on nie jest bezbronny, tak? Tutaj przepowiednia Stanisław że mówiła, że Iran tak naprawdę odpowiada trzecim razem. Pierwsze uderzenie, nic nie zrobią, drugie uderzenie, nic nie, nie, nie zrobią, trzecie uderzenie, wtedy odpowiedzą, tak? No i tu może być taka sytuacja. Niektórzy mówią, że już tym pierwszym uderzeniem było zabicie tego irańskiego generała. Drugie uderzenie to może być to 52 cele. I za trzecim razem po prostu Iran odpowie i na przykład gdzieś tu zrzuci bombę atomową. I to może być straszna tragedia, tak, straszna sprawa. I trzeba pamiętać, że to. Nie, nie musi być tak naprawdę też taki atak, który będzie zaplanowany, tak? Czy on może po prostu odbyć się w, w, w innym czasie, bo może Iran po prostu poczeka. Amerykanie na pewno liczyli się tym o, z tym, że praktycznie za, za, zaraz na krótko po tym, jak zamordowali tego generała irańskiego, tak, wysoko postawionego, no to liczyli się, że od razu zaczęli lepiej zabezpieczać ambasady, dyplomatów, tak? Wojska były w gotowości. Natomiast Iran może tak naprawdę wykorzystać czas, tak? może nie odpowiedzi od razu, a odpowie na niej oczekiwanym czasie, tak? Ja jestem ciekawy, czy to się przełoży, na, nie, nie przełoży czasem na zamachy terrorystyczne, tak? W, w Ameryce. Także no zobaczymy. Natomiast niewątpliwie, no to są bardzo niebezpieczne słowa, to co mówi Donald Trump. Przypomnę, że po tym, jak właśnie zamordowano tego generała irańskiego, to Donald Trump taki dał wpis, tak, że Iran nigdy nie zwyciężył wojny, ale też nigdy nie przegrał, tak, rozmów, czy, czy tutaj rozmów pokojowych, tak, jeśli chodzi o negocjacje, w ten sposób. Natomiast, no, żeby to się nie okazało, że za, za, za którymś razem nastąpi ten pierwszy raz. Poza tym, trzeba pamiętać, że wydaje mi się, że w takim, oczywiście Stany Zjednoczone są potęgą, tak, militarnie i tak dalej, mają wsparcie. Natomiast wydaje mi się, że to się wszystko zmieni w momencie, gdyby na przykład rzeczywiście tutaj Ameryka zaatakowała Iran. Tak, wtedy na przykład Donald Trump może nie uzyskać poparcia takiego. Pamiętajmy, że rozpoczęta została procedura impeachmentu, a więc odwołania Donada Trumpa ze stanowiska prezydenta. To też jest ciekawe w tym kontekście, tak? Czyli Donald Trump mógłby rozpocząć wojnę, znając życie, doszłoby na pewno do konfliktów politycznych, kto ma być przywódcą. Próbowano by tak naprawdę, żeby Trump został usunięty z tego stanowiska. No i wtedy Iran mógłby skorzystać na tej konflikcie, tak, politycznym konflikcie wewnętrznym w Stanach Zjednoczonych. Wtedy ten konflikt praktycznie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem by przycichł, a Iran wtedy by się przygotował praktycznie do ataku. Na, na przykład, pod względem takim spójności państwa, tak polityki, i tak dalej, to wydaje mi się, że Iran jest mocniejszy, silniejszy, tak? że jest silniejszy. natomiast tutaj byłaby zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Także no zobaczymy, rzeczywiście, co przyniesie najbliższy czas. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, no to Niemcy tak naprawdę tutaj zapowiedziały, że ich wojska nadal będą znajdować się w Iraku i nadal będą walczyć z ISIS, tak? A więc Niemcy dalej zapowiedzieli, że wojska pozostaną właśnie w Iraku i dalej będą walczyć z ISIS. Pytanie jest takie, no czy Niemcy na przykład nie wycofają tych wojsk, czy te wojska się nie przegrupują, tak? No wiele tutaj jest znaków zapytania, a też jeszcze cały czas jest w tle ropa naftowa. Kuwait, Arabia Saudyjska, państwa, które popierają tak naprawdę Stany Zjednoczone, ale państwa, które dostarczają mnóstwo ropy Stanów Zjednoczone, to są te też kwestie ekonomiczne, tak, biznesowe, które łączą praktycznie te państwa. No, ale pamiętajmy o tym, że ten konflikt, który będzie miał miejsce na Bliskim Wschodzie, może wpłynąć na cenę dolara, na cenę po prostu tutaj ropy naftowej, tutaj też w Polsce. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, czy on będzie tak naprawdę na rękę niektórym państwom arabskim, tak, jeśli chodzi właśnie o tutaj ropę naftową. No, Pamiętamy, jak był konflikt, jeśli chodzi o ropę naftową i tutaj na Omrus, gdzie te tankowce nie mogły wypłynąć. Oczywiście na początku to było, może być korzystne, bo można windować tą cenę ropy naftowej, tak? Ale w dłuższym, dłuższej perspektywie czasu, no to te państwa arabskie też chcą dalej robić biznes, tak? Dalej chcą sprzedawać tą ropę naftową. A jeżeli tutaj rozgorzeje ten konflikt, no to te państwa mogą zdawać sobie sprawę, że mogą być stratne na dłuższą metę, tak? Mogą być stratne moim zdaniem na tym konflikcie Stany Zjednoczone będą stratne, tak? Tak, zawsze Stany Zjednoczone występowały w roli rozjemcy. Tak, według mnie Iran nie odpuści, tak? Nawet gdyby ten Iran został zniszczony całkowicie, to będzie w inny sposób odpowiadał, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy przez zamachy terrorystyczne, czy przez terrorystów umieszczonych w Ameryce. Natomiast, no ciężko jest mi tutaj powiedzieć, natomiast na pewno Iran nie odpuści. To nie jest takie państwo, tak jak Irak, tak? Który się tutaj, który walczył, ale ostatecznie się poddało. Według mnie jest Iranem będzie zupełnie inna sprawa, tak? Zupełnie inna sprawa. Także tutaj nie mówię, że Stany Zjednoczone przegrają tą wo wo wojnę, ale to będzie bardzo dotkliwa, tak naprawdę, wojna, wa walka, tak? Zobaczmy sobie, że tak, na przykład Stany Zjednoczone tutaj, tak, w Iraku weszły, tak? Obalenie tego Saddama Husajna. No to nie było jakiejś dużej reperkusji względem Stanów Zjednoczonych, natomiast tak, względem Iranu to będzie zupełnie inna sytuacja. Nie wiem, czy Irak dysponował bombą atomową. Wiem, że oni użyli broni chemicznej. Tak. Natomiast tutaj Iran ma zupełnie inną sytuację. Mówiłem to o tym w jednym z filmików, że praktycznie w Iranie, w stolicy, cała praktycznie sieć podziemnych tunelów. Niektórzy mówią, że to jest państwo, w państwie, czy też miasto, w państwie niewykrywalne, które można rozpoznać z lotu ptaka, myśliwce nawet wykonujące zdjęcie nie mogą rozpoznać, co się dzieje i tam mogą być prowadzone prace nad stworzeniem bomb atomowej. To już praktycznie od lat, to już od kilkunastu lat byli tam obserwatorzy tak, z ONZ-u, którzy sprawdzali, były nałożone sankcje gospodarcze na praktycznie Iran, później te sankcje część państw cofnęła, Stany Zjednoczone dalej podtrzymywały praktycznie te sankcje, no a wiem, że ostatecznie tak tutaj po tych sankcjach dochodzi tutaj do konfliktu między tymi państwami. Też pamiętajmy tak no, że z jednej strony stany zjednoczone tutaj mówią, że został zamordowany ten generał irański, tak. I oni mówią cały czas, że to jest dobrze i tak dalej, bo on planował zamachy na tutaj dyplomatów amerykańskich ale z drugiej strony Iran będzie chciał pomścić, tak, będzie chciał po prostu pomścić tego, tego wojskowego, więc no tutaj też może być obawa o życie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak, rzeczywiście jeśli chodzi o odwet, tak, w stosunku właśnie do na, na Donalda Trumpa. Zresztą jedna z takich przepowiedni, przedstawiałem taką przepowiednię, że mówiła o tym, że Donald Trump będzie ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, być może dlatego, żeby zginął właśnie w wyniku zamachu terrorystycznego jako odwet za to zamordowanie tego irańskiego przywódcy, czy? Znaczy, tego generała, tak, natomiast tutaj rzeczywiście błączutne hasła, jeśli chodzi o Donada Trumpa, według mnie to jest bezsensowne, tak, że Trump mówi 52 tak naprawdę cele zniszczą i to odwoływanie się do tego roku 1979 i tych 52 zakładników, tak, gdyby tak się odwoływać, tak, no to no, zaraz Iran też mógłby się odwołać, nie wiem, do jakiejś liczby, tak, czy jakiejś cyfry, że zaatakują, ale zobaczcie sobie, że Iran w żaden sposób nie odpowiada na te zaczepki, tak, na ten słowny Konflikty, tak? Mówią, oni powiedzieli tylko, że pomszczą praktycznie tą śmierć tego generała irańskiego, natomiast w żaden sposób nie, nie odpowiadają. To właśnie Trump jest bardziej aktywny na Twitterze, co też mu wielu, tak naprawdę krytyków zarzuca, tak? Z jednej strony fani i tak dalej, wielu polityków wykorzystuje dzisiaj Twittera do, do po prostu kontaktu ze społecznością, z dziennikarzami, ale z drugiej strony, no, takie bączutne zapewnienia są niebezpieczne na Twitterze, tak, bo to też może być kwestia przypływu chwili, gniewu, tak. Czy emocji, no i Trump ulegnie temu i do, dokona takiego wpisu, tak? na swoich media społecznościowych. Czy osoba blisko z nim związana, związana bo nie mówię, nie, nie mówię, że Trump musi siedzieć i po prostu swoje media społecznościowe obsługiwać, na pewno ma tego człowieka. Natomiast jakby tutaj właśnie Iran w tak? żaden sposób na to nie odpowiada, tak? Praktycznie w żaden sposób na to nie odpowiada. Jasnowidzackowski rzeczywiście mówił, jeszcze przed tymi słowami Trumpa, że tak naprawdę widzi atak na jakieś miasto i dochodzi do wybuchu w wielu, miast, w wielu miejscach, tak naprawdę w tym mieście. To będzie atak symultaniczny, gdzie dochodzi do wybuchów w kilkunastu praktycznie miejscach na raz. Rzeczywiście może to być związane z tymi słowami, co powiedział Trump, tak, tymi 52 miejscami, atakami na Iran, nie tylko miejsca strategiczne, ale też kultury czyli wtedy musiałby praktycznie Trump przeprowadzić taki atak w jednego wieczoru czy jednej nocy na te wszystkie cele, tak, i to zbombardować. Tylko pytanie takie jest takie, tak, czy rzeczywiście tutaj Stany Zjednoczone są w stanie zaatakować Iran, bo Iran też jest bardzo dobrze tak szczerzony, bardzo dobrze zabezpieczony, to nie jest jakby państwo bezbronne, także no, musi się tu liczyć, tak naprawdę Stany Zjednoczone muszą się liczyć z tym, że te pieniądze, które wpompowały praktycznie, no to Iran też pompował mnóstwo pieniędzy, jeśli chodzi o swoją obronność jeśli chodzi o wojsko, bo przecież Iran był, musi liczyć z, z tą wojną już od kilkunastu lat. No ale pamiętamy słowa, tak, chociażby tutaj z jednego z przywódców, właśnie Iranu, który mówił, że oni są w stanie w, kilku, w ciągu kilku sekund zniszczyć całkowicie Izrael. No przerażające, tak naprawdę, słowa. No i też, na przykład, Jasnowiec Jaskowski mówi, tak, że dojdzie do ataku, zostanie zrzucona bomba chemiczna na Izrael. Być może to będzie odpowiedź ze strony, właśnie, Iranu, także Iran nie zaatakuje Stany Zjednoczone, a zatokuje Izrael właśnie jako czuły punkt po to, żeby wbić szpilkę Stanom Zjednoczonym, tak? No bo de facto to jest konflikt między Iranem a Izraelem, tylko że tutaj Stany Zjednoczone jakby włączają się w ten, w ten konflikt. Zresztą tutaj, tak, przywódca Izraela wyraził poparcie dla tych działań, także że Stanów Zjednoczonych dla tego, że właśnie ten generał Iranu został zamordowany, tak? Izrael powiedział, że w pełni popierają działania Stanów Zjednoczonych i się z nimi identyfikują, tak? Popierają to to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jak w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Będę cały czas praktycznie śledził tą sprawę, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Zresztą przedstawiałem przepowiednie, część tych przepowiedni już się realizuje rzeczywiście na naszych oczach. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Zostawcie łapkę do góry. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.